wszystkim, którzy jeszcze nie znają przedszkola numer 127, skrytego na osiedlu pod Lipami, przedstawiamy to wyjątkowe miejsce. To najstarsze przedszkole na Winogradach. Otwarte 14 września 1972 roku. Ma długą i piękną historię, ale ma też wynikające ze swego wieku potrzeby, które mogłyby rozwiązać pieniądze z poznańskiego budżetu obywatelskiego na rok 2020. Przedszkole 127 wraz z czterema innymi przedszkolami z osiedla Przyjaźni i pod Lipami, przedszkolami numer 116, 129, 131 i 140, złożyło do budżetu projekt modernizacji swoich terenów zielonych. Jak w przedszkolnym hymnie, podaliśmy sobie ręce z naszymi sąsiadami i walczymy wspólnie o środki, które mogą zmienić otoczenie naszych placówek, mówi Maria Jaworowicz-Szczepaniak, dyrektor przedszkola numer 127. Podajmy sobie ręce, zabawie i piosence. Winogradzkim przedszkolom już raz udało się uzyskać pieniądze z poznańskiego budżetu obywatelskiego. Przedszkole numer 127 wyremontowało za nie między innymi chodnik i wejście do placówki. Wystarczyło też na kilka zabawek w ogrodzie. Teraz chciałoby przede wszystkim naprawić otaczający ogród płot. Ten ogród to nasza wyjątkowa zielona sala dydaktyczna. Tu dzieci mogą się nie tylko bawić, tu też obserwują i poznają świat. Kontakt z przyrodą jest niezwykle ważny dla ich rozwoju, podkreślają nauczyciele. A dzieci potwierdzają, że przedszkolny ogród to bardzo lubiane przez nich miejsce. Ja chciałabym Was zapytać, co Wy najbardziej lubicie robić tutaj w przedszkolnym ogrodzie? Bawić się w chowanego, berkę mrożonego i zbierać bukiet na trzeci z liści. Ja lubię się bawić w chowanego, w berka i w berka cukierka. Macie duży ten ogród, więc jest się gdzieś schować, co? Ja lubię berka mrożonego, wchowanego i robić bukiet dla pani. Biegać. Dlaczego to bieganie jest ważne, słuchajcie? I to, żeby być na dworze, w ogrodzie. Żeby być zdrowym. I mamy jesień i wasz przedszkolny ogród nabrał pięknych kolorów. Jakie kolory tu są w tym ogrodzie? Żółty. Jakie jeszcze? Czerwony. Jakie jeszcze? Zielone. Żółte. Brązowy. Piękne liście są kolorowe, prawda? Zbieracie te liście? Tak. Co z nich powstaje? Różne zabawy, że skakujemy na nie. Do czego jeszcze mogą te liście służyć? Co z nimi można zrobić? Bawić się liściami tak. Wrzucać na górę, tak? Podrzucać do góry i wtedy spadają, jak taki kolorowy deszcz, tak? Tak. Co jeszcze robicie? Może jakieś bukiety z liści? No, robimy czasem bukiety. Cieszycie się, że macie ten ogród? Dobrze mieć taki ogród? Tak, bardzo. Można się bawić w domku drewnianym. Możemy robić takie babki z piasku. Co? To jest na lato. To na lato. A ogród jest ładny tylko latem, czy w innych porach roku też? W innych porach roku też. W każdej? W każdej. A ty lubisz ogród w której porze roku najbardziej? Wiosną, jesienią, latem czy zimą? Zimą i latem. Zimą jak on wygląda? Zimą jest rzepa i ciągle śnieg. Lepicie bałwany czasem? Tak. A ja bardzo lubię lato. Bo latem pewnie pełno tu słońca, prawda? Tak. I można się opalać. Chłopcy, powiedzcie, co wy najbardziej lubicie robić w ogrodzie? Ja najbardziej lubię wchodzić przez okno w tamtym domku i ścigać się z chłopakami To jest taka zabawa, tak? Zabawa w pościg, czy jak ona się nazywa? No tak się, że tam jeden stoi, tam biegniemy, czyli tam chcemy. A ty co najbardziej lubisz robić w ogrodzie? Wchodzić przez okno w tym domku i się wspinać na tych drabinach. Ten ogród teraz jesienią ma różne kolory, prawda? Kiedy lubicie ogród najbardziej? Jesienią, wiosną, latem? Zimą. Zimą. Dlaczego? Bo lepiej gronne kule na bałwana. Bardzo lubimy biegać. Biegać, tak? Wyścigi są? No tak. Na czas biegacie też? Tak. I jak idzie? Dobrze. Kto lepszy, chłopaki czy dziewczyny?
Chyba my, a i też lubimy wyskakiwać przez okno drewnianego naszego domku. I wy bardzo lubicie ten domek, prawda? Tak. Tak? Co w tym domku się dzieje? W co się bawicie w tym domku? W Minecraft. Minecraft. Projekt złożony do poznańskiego budżetu obywatelskiego przez Winogradzkie Przedszkola ma szansę na 600 tysięcy złotych, co daje 120 tysięcy na każdą placówkę. O tym, czy uda się uzyskać te pieniądze, zadecyduje głosowanie, które toczy się w internecie na stronie www.budzet.um.poznan.pl. Głosowanie potrwa jeszcze tylko do 21 października, więc kto nie oddał głosu, powinien koniecznie zrobić to jak najszybciej. Projekt modernizacji terenów Zielonych Winogradzkich Przedszkoli znajdą Państwo w pierwszej grupie projektów rejonowych pod numerem 7.